Serwus wszystkim, witam po pierwszej nocy na jeziorze Smolno. Słuchajcie, no niestety nic się nie udało, cisza kompletna, 6 zestawów wywiezione w różne miejsca, różne głębokości. Ciśnienie jest dobre, wiatr odpowiedni, natomiast temperatura powietrza, widzicie sami, siedzę sobie w wodzie, 30, jest chyba tam 2 stopnie, tak? Także przed nami jeszcze 2 nocki. Zobaczymy, czy uda nam się wypracować tego pięknego smoleńskiego czarnucha. Miejmy nadzieję, że tak. No, pokażę wam, jak się prezentują te zestawy. Więc tak, pierwszy zestaw, który będzie szedł na głęboką wodę, jest to kałamarnica, ośmiornica podbita AK-47, zestaw KD. Drugi zestaw, pewnie pod trzciny, tutaj mamy King Squid'a Secret Krillem na przyponie Globe Creek. I trzeci zestaw, tak dla zabawy, teraz na dzień stają, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jest to sztuczna kukurydza, 2 orzechy tygrysie na KD. Także lecę wywozić i zobaczymy. Jeżeli chodzi o samo jezioro Smolno, no piękne miejsce, jestem tutaj trzeci raz. Byłem na Dębowym, byłem na Skarpie, a dzisiaj Bagienka. No Bagienka, bardzo fajny pomost, bardzo fajny namiot. Dużo miejsca. Pamiętajcie, że jest to platforma, to nie jest pomost taki jak Skarpa czy Dębowy przytwierdzony na kołkach do wody. Jest to niestety platforma. Pierwsze rozłożenie wędek, no to się trochę wystraszyliśmy, bo zaczęło wszystko pikać. Następnie udało nam się to ogarnąć. Tą platformę przymocowaliśmy do takiego pomostu, który jest obok. No i elegancko. Noc przespana. Spaliśmy do godziny prawie 10, bo tutaj akurat to stanowisko na to pozwala. Słońce tutaj mamy od 10 do mniej więcej 19, tak? Czyli ta 10-19 jest totalna lampa. Dajemy radę, jak widzicie, jest fajnie. Także cieszymy się. Ja tymczasem badam grunt. Zobaczymy, co się mieści pod tymi zwalonymi drzewami za mną. Nie, świruję. Dzisiaj ogólnie te zestawy zmieniam, tak? Rezygnuję z otwartej wody, bo mieliśmy postawione 2 zestawy, nic się kompletnie nie działo. Celujemy w te trudne miejsca, jak to na Bagienkach, czyli typowo kładziemy na tą stronę zachodnią w korony drzew, zobaczymy co nam z tego przyjdzie i docelowo tutaj jeszcze jeden zestaw ląduje na stronę wschodnią, tam są te trzciny na tej takiej podwodnej wyspie jakby, tak? Też jest ciężko, tu jest wszędzie muł, według mnie, tak? Ja tutaj tą sztycą swoją, nie wiem, 1,5 metra jest głębokości, wbijam 4,5 metra sztycy. Także ciężko jest znaleźć, nie wiem, czy o tej porze roku, czy akurat w tym rejonie zbiornika jakieś twarde miejsce. Jedną mam taką zatoczkę, w sumie na granicy trzcinowiska. Postawię nam też dzisiaj jeden zestaw, zobaczymy. Trzymajcie kciuki i serwus. Serwus wszystkim. Słuchajcie, no niestety zasiadka na Smolnie, na Bagienkach nie udała się. Zjechaliśmy o kiju.
Nie mieliśmy żadnego kontaktu z karpiem, także tak sobie. Połapaliśmy za to liny. Było sporo linów, ładne te liny. Fajnie. Czemu się nie udała? No, uważam, że stawialiśmy w dobrych miejscach. Dobrze były zrobione zestawy, dobre kulki. Niestety temperatura chyba wszystko nam zepsuła, bo było ponad 30 stopni na bagienkach. Tam był po prostu udar. Tam od 10 do 19 mieliśmy cały czas słońce, woda, zupa. Pomyślałem sobie, że zrobię sobie mały rewanż. Na Smolnie nie było już wolnych miejsc, ale jestem na łowisku Mississippi. Jest to niedaleko Smolna. Zobaczymy, co tutaj się uda wydłubać. Jestem tutaj pierwszy raz na stanowisku Powabny. Wrażenia. Bardzo ładna woda, piękny las, czyściutko. Bardzo fajny namiot, pomost. Jeżeli chodzi o miejsca do obławiania, naprawdę jest ich bardzo dużo. Pływałem sobie troszkę sondą, troszkę stukałem i powiem wam, że ciężko się zdecydować, w jakim miejscu postawić zestawy. Ja wybrałem sobie przeciwległy brzeg. Tam polecą dwa zestawy i jeden tutaj na ten brzeg po stronie namiotu. Jest dużo zwalonych drzew, ale będę próbował odsunąć się od nich jakieś tam 4-5 metrów na wodę. Tutaj jest to jezioro typowo rynowe i jeżeli chodzi o brzegi, mamy półkę taką 1,5 metra, później jest mały spadek na takie 2,7 do 3 metrów i leci później już w dół, tak? Także będę na pewno starał się stawiać na tej głębokości 2,7, 2,8 metra. Tam jest twardo, nie ma tam mułu. Znalazłem takie chyba 3 czy 4 miejscówki, które mi się podobają. I co? No i zaczynamy nową zabawę, nową przygodę na Mississippi. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tym razem temperatura powietrza spadła z tych 30 do 18-20 stopni. Woda się trochę wychodziła, było sporo deszczu. Jestem w pełni księżyca akurat, tak trafiliśmy, ale no, chyba to nie będzie niczemu przeszkadzać, ta ryba powinna tutaj współpracować z nami. Wiatr jest zachodni cały czas, także woda tutaj natleniona jest. I słuchajcie, no pokażę wam wszystko w dalszej części filmu, jak tutaj łapiemy, gdzie stawiam. Czy jakaś ryba będzie, tak, to będzie wszystko w dalszej części. Trzymajcie kciuki tym razem, bo robimy sobie mały rewanżyk. Piona. Pokażę wam krótko, jakie zestawy na jeziorze Mississippi stosuję. Mam nadzieję, że się sprawdzą. Pojedyncza kulka, tutaj jest multi rig, haki, mam grabery, dwójeczki, do tego będzie szła PV-ka, ciach, ciach, mniej więcej tak to będzie wyglądało. Jak będę zestawy kładł, pokażę wam z łódki. Niestety pontonu nie wziąłem, ale tutaj jest fajnie, bo na stanowisku jest łódź, można z niej korzystać, także pokażę co i jak. A do nęcenia to używam kółek od 16 do 24. One są, część jest pocięta, część jest w całości. Także mniej więcej, o, jeżeli chodzi o wielkość, to tak to wygląda, tak? Także różne rozmiary i sypię na taki zestaw po garści. Płyniemy szukać miejscówki. Zobaczcie, jaki tutaj jest klimat. Bardzo dużo, to bardzo dużo z powalonych drzew. Może troszeczkę mniej niż na Smolnie. Tutaj widać te gałęzie też, tak? Nie wiem, czy to na kamerze pokażę, czy nie. Ale no fajne są miejsca. Ja zaraz dopłynę do takiego zawietrznego miejsca. Tak sobie pomyślałem, że no, będziemy stawać na zawietrznej.
na tym stanowisku powabny. No powiem wam, że bardzo fajnie, sympatycznie się siedzi. Pomost jest na wodzie. Także tutaj jest, w sumie to jest połowa jeziora, tak? Jesteśmy mniej więcej na środku. Dzisiaj woda pusta, nikogo nie ma. Tylko my, także zobaczymy, co tu się urodzi. O, ja sobie wymyśliłem tam, takie drzewo wystające jest. I zaraz tam dopłyniemy. I zobaczymy, jak tam jest z gruntem. Ogólnie tutaj, jeżeli chodzi o grunt, to jest tak, szybki jest dosyć spadek. Jest taki blat 1,5 metra. Później jest spadek na 2,5. I później leci już w dół, nie? Także stawiamy albo na tej półce 1,5, albo na tej półce 2,5. Ja będę chciał na tej półce 2,5. Zaraz wam pokażę miejscóweczkę. O, dopływamy. Tu jest takie drzewo w zatoce powalone i będę chciał przed tym drzewem postawić jakieś 3-4 metry pewnie. Zobaczymy, jak tu jest z głębokością. Tu wziąłem sobie tyczkę, już dipera nie brałem, bo wolę jednak namacalnie to sprawdzić, jak to wygląda, jakie jest dno. I patrzcie, zobaczymy teraz. Jest tak, 1,5, jest 3 metry i jest tutaj muł. Taki jest, no takie 5-10 cm może w maksie, a jeszcze bliżej chcę podpłynąć. O, i tutaj przed tym drzewem tu będzie już spojęta półeczka. I ciach, zobaczymy, 1,5 metra i niecałe 3 metry. Tutaj będziemy stawiać. I tu jest też twarde dno. Jest jakiś taki mały żwirek jakby, nie? Także tutaj stawiamy zestaw. Dobra, luks. To mi się podoba. Teraz tak, tyczka odłożona. Montujemy szybko nasz zestaw. Ciach, zestaw jest. Jeszcze damy ciężarek większy. O. Damy większy ciężarek. Ciach. Na bezpiecznym klipcie zestaw, także o, wygląda to tak. I zestaw będzie lądował zaraz do wody, tylko trochę wieje i musimy podpłynąć znowu. Napłyniemy i ogień. No ciekawe miejsce, fajne miejsce, bardzo mi się podoba. Jak będziecie się wybierali bez pontonu, to proponuję jednak silnik zabrać, bo te wiosła, ja już się przyzwyczaiłem do nich, ale one nie są poręczne. Z tą dulek mi to na to wypada, kręci się, no ale no co. Najważniejsze, że jest łódka. O, ciach. I teraz tu sobie koło tego drzewa troszeczkę oddalimy. Tu zaraz sobie sypiemy. I ląduje nasz zestaw numer 1. Jest zestaw numer 1. Wpada do wody. Ciach. Słuchajcie, zestaw ląduje do wody. Ciach. Będzie jeden zestawik. Teraz z kuleczki. Albo kilka garści. I wracam. Kolejna miejscówka wytypowana. Postawię stosunkowo blisko, bo tak mniej więcej 50 metrów od tamtego zestawu. I tutaj widzicie te zwalone drzewo. Jakieś 5 metrów będę stawiał przed nim. Także zestawik jest o ciach, pojedyncza kulka. I tutaj mamy głębokość, a jakieś 2,7 jest, 2,8 metra. Także ciach do wody poleciał, garstkę kulek. Hop. Damy im tu trochę, tam, żeby widziały z głębszej, aż dojdą.
Dobra, zestawik postawiony i teraz się zastanawiam jeszcze, tak, że trzeci pójdzie tam na drugą stronę. A tamten brzeg jest bardziej nasłoneczniony, tutaj mamy więcej cienia, zobaczymy jak tutaj będzie z braniami, czy będą brania w dzień, czy będą wieczorem. No pamiętajmy o tym, że spełnia, tak, księżyca, także to też swoje robi. Kolejna miejscóweczka, fajne drzewo, zaraz zobaczymy jaki tutaj jest grunt i czy jest twardo, miękko. Widzę moczarkę. O, idealnie, petarda. Stawiamy tu, bardzo mi się podoba. Zobaczcie, twardziutko, czyściutko, bardzo fajne miejsce i jakieś ma, tyczka ma 3 metry. Tu będzie 1,5-2 metry, tak? Jeszcze się spróbuję może oddalić trochę od tego drzewa. Zobaczymy z tej strony. Takie 2,8 chciałbym. Tu już jest przygłęboko, tu jest 3 metry. O, tutaj będzie dobrze, dobra. Gitara. Stawiamy tu. I... O! O to mi chodziło, tutaj, tak. Ciach, zestaw. Miejsce wytypowane. Kładziemy zestaw. Proszę. Dobra, zestawik ląduje. Ciach. Ciach. I jest luks. I gotowe. Dobra. I spadamy. No, próbujemy do brzegu dzisiaj. Czego ściągniemy? Dzisiaj będzie lepszy dzień, z tego względu, że widać po rybie, że oczkuje, wychodzi do wierzchu i się spławia. Tylko, że spławia się mała ryba. Nie wiem, czy to tak, żeby dużo kurwa nie było. A, się umierz. On nie jest za duży. Nie. Proszę. A może to linka? Może to nie karp. Zaraz zobaczymy. Dobra, mam go, tu już będzie. Dawaj tą, podbieraj, szykuj. Jest? Karp? Nie widziałem go. Dawaj. Jest. Dobra, jest, karpik. Dobra, jest. Piękny lin. Ale ładny. Siema, siema. Słuchajcie, po nocy dzisiaj dwie rybki, także mega jestem zadowolony. Zobaczcie, pierwsza z nich, taki fajny, o, wariaciuncio. Grzecznie jest. Rybę wypuszczamy i idziemy po drugą. Także zobaczcie jeszcze raz. Piękny, zadowolony jestem. Ekstra. Dziękuję. Mamy kolejnego wojownika. Taka piękna rybka. Nieduża. Dała naprawdę popalić. Także zobaczcie jaki fajny grzbiet. Piękny jest. Rybkę wypuszczamy. Wraca. Trzymaj się. Do następnego. Załatwione.
Co tam, kurwa, się śmiejecie? Na loży. No jakoś to muszę radzić, tak? Aha. Taki wariat tej dzisiejszej nocy, słuchajcie, zobaczcie. Jeszcze raz. Zobaczcie, rybkę dzisiejszej nocy. Taki piękny. Ale wariat z niego po prostu niemiłosierny jest. Branie było chyba o drugiej, w ogóle też miałem się dwa liny. Także noc była nieprzespana, zaraz wracamy, jedziemy do domu. Mega petarda zasiadka. Polecam, naprawdę Mississippi polecam, super.